partnerem programu jest Dober House. Sebastian Górny i Sebastian Wierzbicki. Witamy w kolejnym odcinku W Biegu. Witamy ze słonecznego Dębna. Za nami, jak widać, trwa 45. maraton w Dębnie. Sebastian nie daje tego po sobie poznać, ale bo jest profesjonalistą, ale jest lekko zestresowany. Nie da się ukryć. Bo jego zawodnicy na trasie. Także sporo jeszcze dzisiaj o samym maratonie, o przygotowaniach, o strategii będziemy w tym programie mówić, ale nie tylko o samym maratonie. Oto co w dzisiejszym odcinku. Relacja z szóstej rundy biegowego Grand Prix Gorzowa. Z kamerą będziemy również na biegu wielkanocnym i niebieskim biegu, który jest poświęcony dzieciom autystycznym. Biegacze już mają mniej więcej 10 km za sobą. Jak należy rozłożyć siły? No ten 10 km to jest taka weryfikacja tak naprawdę założeń, bo o ile mieliśmy jakieś plany, założenia co do realizacji jakiegoś wyniku, natomiast no, wtedy bierzemy pod uwagę już pogodę, samopoczucie. Około 10 km już jesteśmy odpowiednio jakby usystematyzowani, czyli ten krok biegowy jest taki, jaki powinien być, oddech, wszystkie te parametry, tak jak tętno, już są ustabilizowane i teraz jest to taki pierwszy test, gdzie wiemy, czy ten wynik, który sobie zaplanowaliśmy, osiągniemy, czy nie. Nie ma wpływu, ma też na to pogoda. Niestety akurat dzisiaj w Dębnie ta pogoda jest fajna dla kibiców, bo jest ciepło, ładnie, słonecznie, natomiast dla biegaczy niekoniecznie, stąd bardzo ważna też będzie taktyka nawadniania się właśnie od tego 10 km poprzez 20, 30 i do samej mety. O tym, jak to będzie wyglądało na kolejnych kilometrach w dalszej części, a teraz zobaczymy, jak wyglądał start i jeszcze chwilę porozmawialiśmy z zawodnikami przed samym startem. Powrót chyba sentymentalny, tak, bo to twój pierwszy maraton właśnie tutaj w Dębnie był. Tak, i pamiętam ten maraton, pierwszy maraton jak pierwszą miłość. Pamięta się do końca życia, pamiętam jak się czułem na mecie i pamiętam, że obiecałem sobie, że nigdy więcej tej głupoty nie popełnię. To jest mój szósty maraton i 13 minut do startu. To jest też taki najpiękniejszy moment, gdzie buzuje adrenalina. To jest tak, pierwsze 10 kilometrów biegnie się siłą rozpędu, 20 następne biegnie się przyjemnie, od 30 zaczyna się wielkie cierpienie. Ostatnie 2 kilometry już człowiek liczy każdy krok, ale to uczucie, kiedy się wbiega na metę w takim krańcowym zmęczeniu, jest bezcenne i myślę, że zachęcam, może nie od razu do maratonu, ale do tego, żeby każdy z Państwa zaczął trochę się ruszać, a być może w przyszłości przyjdzie i maraton. Pierwszy raz w Dębnie? Pierwszy raz. A maraton który? 16. 17. Nie pamiętam. Co było przyczyną, że jeszcze do Dębna Pan nie wpadł wcześniej? A to się wiąże z koroną maratonów oczywiście. Dębno jest właśnie wśród 5 maratonów i jest to mój przedostatni w ramach tego konkursu, o tak powiem, nie? Jak forma? Jak się Pan czuje no, tuż przed startem? Jestem słabo przygotowany, najgorzej przygotowany ze wszystkich maratonów. Ale okej, będzie, mam nadzieję. Pierwszy raz w Dębnie? Który to maraton? Pierwszy raz. Maraton już któryś kolejny, natomiast no, pierwszy raz w Dębnie jestem. I co Pana skłoniło, żeby jednak do Dębna wreszcie przyjechać? Przede wszystkim to, że robię koronę maratonów. Jest to jeden z maratonów, który wchodzi w skład, więc dlatego tu jestem. Jak ogólnie samopoczucie przed startem, jak forma? Samopoczucie bardzo dobre, pogoda dopisuje, troszeczkę może będzie za ciepło, natomiast no, myślę, że ta adrenalina pomoże przezwyciężyć wszelkie trudności. Ode mnie już po raz czwarty, taka moja bolączka, że tak powiem, maraton, wiecznie coś, kontuzja albo coś na trasie się wydarzy, także na przełamanie w tym roku. Czyli do 4 razy sztuka, tak? No miejmy nadzieję. Jak ogólnie jest samopoczucie przed startem, jak forma? No, forma jak do ciasta, mogę powiedzieć, bo różne rzeczy się wydarzyły przez okres treningowy, także choroby, no, ale ogólnie pozytywnie nastawienie i pusta głowa, także zero myśli, sam bieg. Powiedzmy jeszcze trochę o samej specyfice Dębna, bo to jest trochę po mieście, ale dużo też poza miastem, tak? No tak, ja akurat lubię ten maraton ze względu na to, że kiedy się wbiega do Dębna, kibice niosą, wybiega się z Dębna, znowu już jest chwila takiego spokoju dla siebie. No i później znowu na drugiej pętli tutaj kibice pomagają, kiedy już naprawdę człowiek ma w nogach te kilometry, jest jakiś kryzys i no także warto tu przyjeżdżać, moim zdaniem. Dębno jest gotowe do startu! To jest
takim razie zaczynamy, uwaga zawodnicy! Korty! Start! Poszli! Wystartowała 45. edycja Dębna Maratonu. Przed wami dwiema pęce po mieście, następnie dwie duże pęce, 45. Brawo! Ponieważ są drewniane, to tak trochę kołaczą jak kołatka, ale to jest 6 razem z Sebastianem tutaj przeliczyliśmy komisyjnie. Dokładnie. Wszystko się zgadza, prawda? Oczywiście. Panie organizatorze. Ładne medale, ale to, co ważniejsze, wywalczone w boju, także tak. Dodatkowo nabierają wagi, ceny i na pewno na wartości dużo zyskało. Po znajomości nie dostałem. Ani jednego. Właśnie, Sebastian potwierdza, ale to, że mamy 6, czyli komplet, oznacza, że tegoroczna edycja biegowego Grand Prix za nami. No i króciutko, jakbyś ją podsumował, bo podsumowanie wiemy, jeszcze będzie o tym pewnie w następnym programie, ale tak na gorąco prawie, że. Znowu kolejny, mam wrażenie, sukces frekwencyjny, ponieważ mamy nowe twarze, mamy coraz więcej osób, które ukończyły przynajmniej 4 biegi. Jeżeli chodzi o tą klasyfikację Open, zawsze mówiliście, że jest to nudne i że od razu wiadomo, kto powygrywa. Natomiast bardzo dużą ciekawostką jest to, że na pozostałych miejscach naprawdę do ostatnich momentów ważyły się losy miejsc, a nawet powiem więcej, że my wczoraj jeszcze siedzieliśmy nad regulaminem, ponieważ musieliśmy bardzo głęboko poszukać w naszym regulaminie sytuacji, na przykład w której zawodnicy mają tyle samo punktów, te same miejsca i teraz decydują bezpośrednie pojedynki, które też na przykład wychodziły na równo, tak więc tych naprawdę walk do samego końca, żeby stanąć na naszym podium, było dużo. Ostatnia runda na poligonach. Trasa była lekko zdradliwa, śliska, bo to były jeszcze te dni, kiedy był przymrozki w nocy, a w dzień już zaczynało słońce operować i to wszystko się topiło. A jak to wyglądało, to w naszej relacji. 3, 2, 1. Jest to najstarsza trasa naszego biegowego Grand Prix, ponieważ była z nami w pierwszej edycji. Lubię do niej wracać z sentymentu, ponieważ tutaj się to wszystko zaczęło. I myślę, że biegaczom też się podoba. Za chwilę wyruszą już na te wszystkie półmaratony, maratony w Polskę po asfalcie, dlatego ostatnią trasę chcieliśmy im zrobić taką jeszcze po terenie naturalnym. Właśnie, bo to taki offroadowe 5 km. Dokładnie, ale dystans jest równo 5 km. Dwie pętle biegacze pokonują po 2,5 km, więc też z punktu widzenia rodzin, bliskich, którzy przyjeżdżają oglądać, też jest to widowiskowe, bo dosyć dużo się dzieje. Biegacze startują za moimi plecami, następnie drugą ścieżką do nas wracają, także cały czas jest ruch na tej trasie i naprawdę jak już się biegacze rozciągają, to jest ich sporo i ich widać po prostu. Jesteś zwycięzcą tej finałowej, ostatniej rundy biegowego Grand Prix. Jak się biegło? Biegło się bardzo dobrze. Od początku nadawałem tempo, prowadziłem, także biegło mi się bardzo dobrze. Bardzo też fajna pogoda, odpowiednia na taki bieg. Nie za ciepło, nie za chłodno. Co powiesz o samej trasie? No tak, nawierzchnia dosyć śliska. No, przymrozek, teraz się wszystko topiło. Tak, ale miałem kolce, także to mi pomagało, jakby nie ślizgałem się, także dobrze się biegło na tej nawierzchni. Rozumiem, że byłeś po prostu przygotowany na takie. Tak, byłem przygotowany. Wczoraj brałem udział w akademickich mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, także wczoraj miałem podobne warunki i dzisiaj, także byłem przygotowany. No to powiedz nam jeszcze troszkę o sobie, bo to Grand Prix to tak naprawdę kończy taki rekreacyjny sezon, a zaczyna się ten sezon taki już w pełni biegowy, startowy. Jakie ty masz plany na ten sezon? Ja ogólnie trenuję w Poznaniu triatlon,
klubie Citizen, także do takich startów się przygotowuję. A takie starty tutaj w tym cyklu traktuję treningowo. Tak. Trasa taka dosyć zdradliwa, bo bardzo ślisko było. Znaczy, zdawałam sobie z tego sprawę, bo brałam udział 2 razy w biegu dzika organizowanym przez Gorzowskie Dziki, także wiedziałam, że no, tutaj raczej asfaltu nie będzie. Ogólnie mi personalnie takie tereny odpowiadają, aczkolwiek nie są to tereny takie, w których można się o jakiekolwiek życiówki kusić, no to fakt, to tak nie jest. Koniec Grand Prix oznacza, że tak naprawdę ten prawdziwy sezon biegowy się rozpoczyna. Jakie masz plany? Przede wszystkim złamać godzinę 30 w półmaratonie, to jest taki mój plan na ten rok, jakby z tamtego jeszcze roku. A tak to po prostu trenować i jakby spokojnie posuwać się do przodu. I zobaczymy, co przyniesie jakby moje bieganie w rezultatach. Na tą chwilę to mówię, mam tylko ten jeden cel, może ewentualnie gdzieś tam dyszkę jeszcze zacząć szybciej biegać, ale tak to spokojnie trenuję i po prostu się z tego cieszę. Grand Prix 6 rund. Ty jesteś głównym organizatorem, ale w pojedynkę tego nie przygotowujesz. Pracuje z tobą no, całkiem spora grupa osób na tym. Powiem nawet tak, że ja jestem tylko koordynatorem tego wszystkiego, tych działań. Nie da się zrobić w pojedynkę takiego fajnego cyklu, jak i żadnej imprezy takiej, którą chcemy, żeby ona się gdzieś rozwijała, żeby miała jakąś przyszłość. Potrzebny jest sztab ludzi, który nie tylko będzie pracował nad tą imprezą, ale również będzie w nią wierzył. Udało się mi takich ludzi wokół siebie zgromadzić. Tworzymy, myślę, że zgraną ekipę, która już dochodzi do wprawy w tych wszystkich kwestiach organizacyjnych. Każdy ma już przynajmniej przypisane zadanie i to znacznie ułatwia nie tylko nam pracę, ale również uczestnikom uczestnictwo, czy bieganie po prostu w naszym Grand Prix. A my z operatorem Ernestem wybraliśmy się wcześniej trochę niż zazwyczaj, żeby właśnie porozmawiać z osobami, które Sebastianowi pomagają, współorganizują to przedsięwzięcie. Prawdopodobnie wielu biegaczy nawet nie wie, jak to wygląda przed samym biegiem, także teraz będzie okazja zobaczyć. Znamy się już ładnych paręnaście lat, rzekłabym. No nie wiem, jakoś tak poczułam, że trzeba pomóc, więc jak mogę, tak pomagam. Raz w miesiącu można, więc jak najbardziej jestem za. Na czym właśnie polega twoja praca? Biuro zawodów polega na przede wszystkim weryfikowaniu zawodników. Musimy sprawdzić dane danych zawodników zapisanych już w biegu. Muszą otrzymać numer startowy i chip, który jest po prostu potrzebny do pomiaru czasu. Dodatkowo akurat dzisiaj w ostatniej edycji dostają jeszcze szoty. Jeden jest magnezowy, zdaje się, drugi jakiś mieszanka witamin, plus jeszcze jak L-karnityna chyba, zdaje się. Taki jakby plusik na koniec dla tych najwytrwalszych. Biuro zawodu to według regulaminu godzinę powinno zawsze być otwarte, ale to różnie bywa, prawda? Różnie bywa, aczkolwiek powiem szczerze, że chyba najgorzej było te pierwsze 2, potem już się zawodnicy nauczyli i rzeczywiście te pół godziny przed biegiem to już mamy taki spokój, żeby to biuro spakować i ewentualnie przenieść niektóre jakieś tam rzeczy, czy wodę, czy wafelki, czy medale pamiątkowe już na linię mety, żeby sobie na spokojnie przygotować i w momencie, kiedy przebiegają, kończą już bieg, otrzymują te wszystkie rzeczy już na sam koniec, jako gratyfikację w ich wysiłku. O tej 9:30 biuro się zamyka, to nie znaczy, że wy już idziecie do domu. Nie, to wtedy się zaczyna jakby drugi etap pracy, tak, przenoszenie wszystkiego na linię mety, właśnie tych medali pamiątkowych, ewentualnie jakiegoś tam wafelka, energetyku do picia czy wody. Także no, najpierw biuro zawodu weryfikacja, a potem na mecie wręczanie tego, co jakby im się należy. Odpowiadasz tutaj za pomiar czasu. Jako biegacze zakładam sobie tego chipa. Wiemy, że trzeba przebiec przez te maty, ale właśnie na czym to polega? No dokładnie tak, czyli każdy z zawodników ma przytulnego chipa. My wcześniej to oczywiście programujemy, czyli przypisujemy odpowiedni numer chipa odpowiedniemu zawodnikowi i w momencie, gdy ten chip pojawia nam się właśnie na matach, czyli tak naprawdę w okolicy anten, to anteny wykrywają sygnał i dzięki temu jesteśmy w stanie zmierzyć wam właśnie czas. Zawsze jest to właśnie prawie że na bieżąco, tak? Bo biegacze ledwo skończą, to już mogą właśnie zobaczyć, jaki tam czas wykręcili. No dokładnie tak, staramy się jak najszybciej te wyniki właśnie generować. No po to też, że czasami zdarzają się jakieś różne sytuacje, ktoś czasami potrafi się zamienić chipem z kolegą i tak dalej, więc jeżeli szybko wydrukujemy wyniki, jest jeszcze czas wtedy na poprawki jakieś ewentualne, żeby już na tych dekoracjach było wszystko w porządku i
i bezbłędnie to wszystko się odbyło, dekorowanie zawodników. Jak w ogóle się stało, że współpracujesz tutaj z Sebastianem przy tym Grand Prix? No wszystko zaczęło się od sportu, tak? Sebastian gdzieś tam wcześniej był zawodnik lekkoatletyki, ja też, więc gdzieś tam jakieś wspólne podłoże mieliśmy, gdzieś tam się poznaliśmy też na jakimś meetingu, a następnie gdzieś przy okazji jakiejś tam pierwszej biegowej imprezy złapaliśmy kontakt, no i tak się zaczęła współpraca już i trwała ona od kilku lat. Od samego początku współpracuje pan tutaj z biegowym Grand Prix? No, tak, zaczęło się, kiedy jeszcze biegaliśmy w Parku Słowiańskim. Tam, a później ja tutaj na tym osiedlu mieszkam i w ogóle jestem gorzowianinem od 50 roku, także uważam, że coś od siebie też trzeba dać, a związane jest to z tym, że korzystam z biegów, biegam, bo lubię, na stadionie, gdzie ktoś się mną opiekuje, w związku z tym ja od siebie też uważam, że powinienem coś dać, pomóc innym też. Na czym polega pana praca przy biegowym Grand Prix? Ja staram się obsługiwać trasę, patrzeć, jak ludzie biegają, a jednocześnie przygotowywać trasę. Wiadomo, że trzeba oznaczyć, trzeba patrzeć, jak ludzie biegają i czy bezpiecznie biegają. I no, na tym jednocześnie dzielę się uwagami, spostrzeżeniami, co w międzyczasie zaistniało, bo różne są sytuacje, gdzie no, trzeba uważać na bezpieczeństwo zawodników. No właśnie, wróciliście panowie teraz z obchodu trasy. Jak ta trasa na tym ostatniej rundzie będzie wyglądała? Trasa dzisiejsza jest bardzo trudna, z uwagi na to, że jesteśmy na terenie poligonu i bardzo ostatnio zarosła, a jednocześnie no, została mocno spenetrowana przez dziki. Także trzeba będzie uważać, bo grunt jest jednak sztywny po tym dzisiejszym przymrozku, no i o kontuzję bardzo łatwo. Właśnie o której wy zaczynacie pracę przy danym biegu w Grand Prix? My już jesteśmy samego rana, w pół do ósmej, ósma, zbieramy ekipę, rozkładamy namioty, sprawdzamy trasę, zabezpieczamy trasę, trzeba wyznaczyć taśmą odcinki, zabezpieczyć ludźmi, każdy ma swoje miejsce, no to jest kilka godzin pracy. Dlaczego to robisz? Bo jesteś na każdej rundzie. Jestem tak, na każdej, mam wolontariat, który z chęcią przychodzi, chcemy to robić dla Sebastiana i patrzymy, jak ten bieg się rozwija, jak ludzie przychodzą, są zadowoleni i mamy też taką świadomość wykonania dobrej pracy dla innych, choć biegać też się chce, bo większość z nas jest też biegaczami, ale pobiegamy przy innej okazji. Tutaj też jest Fundacja Dogonić Marzenia pomaga, czyli ja i mój wolontariat, oni też wzrastają, bo często są ludzie, którzy przez ten sposób pomagania w biegu oni też sami sobie pomagają, czyli wzrastają, są do czegoś potrzebni i co niektórzy nawet zaczynają też pomału biegać. Sebastian, zakładamy, że już przebiegliśmy połowę maratonu. Co dalej? Jak rozłożyć siły, żeby drugą połowę także przebiec? Niestety to jest pierwsza zła informacja, jest taka, że jest to ta łatwiejsza połowa już za nami. Tak naprawdę większość biegaczy do tego półmaratonu nie odczuwa trudów biegu maratońskiego, o ile oczywiście przygotowania były wykonane sumiennie i prawidłowo, ale tutaj no, na półmaratonie już jest taka pierwsza weryfikacja tego czasu finalnego na mecie. Już możemy mniej więcej założyć, jaki ten wynik może być na mecie i czy jest on zgodny z naszymi planami, marzeniami, czy jednak będzie trzeba wprowadzić jakieś korekty. Pamiętajmy o tym, że teraz już zaczyna każdy szczegół grać tak naprawdę rolę w naszym wyniku, czy naszej dyspozycji. To może być silniejszy wiatr, to może być jakaś wywrotka na trasie, także tych rzeczy może być dużo, ale ważne jest to, żeby dokonać takiego rachunku sumienia po połowie dystansu. Jak przepracowaliśmy tą pierwszą połowę i na ile nas stać? Czy czasami lepiej zwolnić do 30 km, czekając na przysłowiową ścianę, bo ona dotyka każdego zawodnika. Proszę mi uwierzyć, że nie ma. Nawet ci biegacze, którzy biegną 2 godziny 5 minut, 2 godziny 8, 2 godziny 15, 3, ci wszyscy ludzie tak samo cierpią, na między 30 a 35 km pojawia się ten kryzys. I teraz kwestia, im szybciej go przełamiemy, czy im szybciej się z tym pogodzimy, że on po prostu będzie, tym łatwiej nam będzie te ostatnie kilometry już takim rozpędem do mety dobiec. Jak państwo widzą, rzeka biegaczy nie przemija, cały czas biegną, a my teraz przenosimy się do Gorzowa. W czasie także się przenosimy, ponieważ jest to czas przed świętami wielkanocnymi, bo tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi zorganizowano w Parku Kopernika no, bieg świąteczny. Dwa, jeden, dwa, no!
taka już tradycja, że czy to święto wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, wy tutaj w Parku Kopernika organizujecie na takie, na sportowo przygotowania. Tak, już od 5 lat. Co roku przygotowujemy 2 biegi, gorzowski bieg gwiazdkowy i gorzowski bieg wielkanocny. Są to w całości biegi charytatywne, z których dochód przekazujemy co roku na inne dzieci, które tej pomocy potrzebują. Skąd w ogóle był pomysł na to, żeby takie imprezy organizować przed świętami? Jak to się mówi, żadna legendarna opowieść nie powstała przy wodzie mineralnej. Także tak się również narodził pomysł biegów. No i 5 lat temu razem z grupą znajomych, nieformalną, zorganizowaliśmy pierwszy bieg, potem zawiązaliśmy stowarzyszenie. No i tak już robimy te biegi, żeby właśnie każdemu pomóc osobom potrzebującym. Co prawda już teraz każdy z nas pracuje. Mamy dzieci w stowarzyszeniu, jest coraz mniej czasu, ale jednak mówimy, że warto poświęcić te kilka dni, kilka tygodni przed biegiem, żeby zorganizować taką imprezę, podczas której jesteśmy w stanie zebrać prawie 10 tysięcy złotych, które potem możemy przekazać na cele charytatywne. Jeżeli chodzi o gorzowskie biegi, to jest zawsze, jeżeli chodzi o frekwencję, jest nieźle, a jeszcze tutaj widzimy, że także sporo dzieciaków jest. To taka impreza typowo rodzinna. Tak, w naszym biegu zawsze są biegi dziecięce, one zajmują prawie 2 godziny czasu, więc zaczynamy dużo, dużo wcześniej niż ten bieg główny. W tym roku w biegach dziecięcych wzięło udział ponad 160 dzieci od 2 roku życia do 11 lat, natomiast w biegu głównym startuje około 240 osób dorosłych. I to jest zawsze Park Kopernika, ta trasa się zmienia jakoś, czy macie ją taką samą? Staramy się na bieg wielkanocny trochę modyfikować trasę. Na bieg gwiazdkowy zawsze jest w kształcie koniczynki, natomiast na bieg wielkanocny staramy się wykorzystać tutaj ścieżki, można powiedzieć, leśne. No tylko niestety te ścieżki, jakie w Parku Kopernika są, każdy wie. Także zawsze sprawdzamy, na których ścieżkach nie ma kałuż, nie ma błota, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił. Jesteś najlepszą kobietą, jeżeli chodzi o ten bieg. Jak się biegło? Biegło się ciężko, jestem pierwszy raz zwyciężyłam, także jest to dla mnie bardzo ważne i odkryłam jak gdyby przez to nową motywację do biegania, bo zawsze biegałam, bo lubiłam. Teraz znajomi namówili mnie, żebym pobiegła, dała z siebie maksa, że dla wyniki mnie to strasznie stresuje, dlatego tego nie lubię, ale dałam się im namówić i te endorfiny są chyba 6 razy większe. Co było najtrudniejsze? Te 2 kółeczka takie... Trochę podbiegu było, no nie? Troszkę ślisko, bo jest taka pogoda, taka nawierzchnia. No i pod ten mostek 4 razy podbiec i czuć koleżanki oddech na plecach. To też było stresujące. Do samego końca walka była. Tak, pomyślałam, że to jest moja szansa. No i że jeśli nie teraz, to kiedy? Wygrałeś ten bieg przedświąteczny. Jak wrażenia z trasy? Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że się udało. Konkurencja dzisiaj była bardzo mocna. Wiedziałem, że będzie trzeba starać do ostatniego kilometra. Nie w takich warunkach się biegało, zresztą ten trudny fragment był tylko na początku, potem już było twardo i przyczepnie. Jak wyglądała walka na trasie? Pierwsze okrążenie dosyć asekuracyjne, biegliśmy w zwartej grupce, każdy chyba się badał, patrzył co przeciwnik pokaże. Jeden kolega wystrzelił bardzo mocno, ale biegłem swoje, bo wiedziałem, że albo jest bardzo mocny, albo za szybko zaczął. No i faktycznie to była dobra decyzja. Wracamy do spraw związanych z maratonem. Jak w ogóle się przygotować te ostatnie tygodnie przed maratonem, bo to jednak maraton to jest bardzo duży wysiłek, prawda? Dla każdego. Masz rację. To jest tak, że te przygotowania muszą być dużo wcześniej i ci ludzie, którzy za naszymi plecami biegną, oni się do tego przygotowali. Natomiast może dzisiaj ktoś, kto obejrzy nasz program, będzie chciał podjąć tą decyzję w sobie i wystartować w maratonie. I warto pamiętać o tym, żeby te prawidła takie do przygotowań do maratonu po prostu wiedzieć, poznać i się z nimi zaznajomić. Bardzo ważne jest to, żeby rozpocząć w miarę wcześniej. 10 tygodni do maratonu, tak zwany BPS, to jest bezpośrednie przygotowanie startowe. W internecie bardzo często to hasło wyskakuje, ale jest to już tak naprawdę ostatni okres, kiedy zaczynamy wchodzić już typowo trening maratoński. Natomiast to, jak my wejdziemy w ten okres, też jest bardzo ważne, czyli jak przebiegamy zimę, jak przygotujemy sobie sprawność ogólną naszego organizmu. Wtedy możemy myśleć na 10 tygodni przed maratonem, ostatecznie podejmujemy decyzję, że startujemy i faktycznie do niego się szykujemy. Ale rozumiem, że te 10 tygodni przed tym okresem, to trzeba także biegać. To nie jest tak, że tak, sobie siedzę przed telewizorem w kapcie i 10 tygodni wcześniej myślę sobie, pobiegnę maraton. Właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że trzeba wykonać przygotowania do tego bezpośredniego okresu przygotowań. Często biegacze czekają 2-3 lata z tą decyzją przygotowań do maratonu, biegając krótsze dystanse, dziesiątki, półmaratony. To jest prawidłowa droga. Mniej więcej tak się mówi, że po 8 półmaratonach można myśleć o maratonie.
ale to oczywiście jest tylko reguła gdzieś zapisana. Sprawdzamy wszystko na swoich organizmach, ale naprawdę maraton wymaga doświadczenia biegowego przede wszystkim, ale też pokory i dużej systematyczności. A teraz relacja z trzeciego biegu poświęconego dzieciom autystycznym. To już jest trzeci bieg. To jest jedna z imprez, które organizowane są z okazji Światowych Dni Świadomości Autyzmu. Od 3 lat właśnie jest bieg w Parku Róż. Gotowi? Start! Chodzi o to, żeby ludzie po prostu pobiegli, żeby ludzie tutaj przyszli, żeby mogli się pobawić razem z nami i żeby mogli trochę informacji o autyzmie uzyskać i wiedzieć, że my jesteśmy tutaj w Gorzowie, działamy i że wśród ludzi zdrowych są również osoby autystyczne. Jak wygląda organizacja biegu? No jest to spore przedsięwzięcie, no uczymy się, zdobywamy doświadczenia. Najtrudniej było w pierwszym roku, bo było dużo takich barier, które musieliśmy pokonać. Teraz jest nam coraz łatwiej, mamy honorowy patronat prezydenta miasta. Mamy media jako patronat medialny, także jakoś to idzie do przodu. Cała inicjatywa bardzo, bardzo fajna. Biegacze zawsze co roku nam pogoda dopisuje. Jest super. Super atmosfera. Jeżeli można przyjemne z pożytecznym i czymś dobrym połączyć, to zawsze to robimy. Maraton trwa. Biegacze no już mocno rozciągnięci, ale mają już sporo kilometrów w nogach. No i dochodzi się do tego 30 kilometra, tak? Już można powiedzieć z górki, ale jak wcześniej mówiłeś, 30 kilometr to ściana. Tak, tak. Mniej więcej od 30 do 35 kilometra każdy uczestnik ma zawsze jakiś kryzys. To jest nieuniknione. Nie bez kozery mówi się, że maraton zaczyna się po 30. Nie chodzi tu o wiek ani o czas, tylko o kilometry. Po 30 kilometrze tak naprawdę zaczyna się już taka walka. Cechy wolicjonalne przejmują nad nami kontrolę, czyli często pojawiają się takie chęci zejścia, przerwania tego wysiłku. Albo odwrotnie, że właśnie jest wszystko dobrze i zaczynamy się napędzać. Bardzo ważne, żeby po tym 30 kilometrze już nie myśleć o zejściu z trasy. To już nic nam nie da. Teraz już musimy kontynuować wysiłek. Musimy walczyć jak najlepszy czas, bo w maratonie może zdarzyć się wszystko. Za 5 kilometrów możemy już totalnie odzyskać energię i po prostu na nowo wrzucić piąty bieg i biec swoim tempem, tym założonym przed tą ścianą. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nie rezygnować, bo maraton biegnie się do końca, do 42 kilometra i 195 metra. Tu trzeba być cały czas skoncentrowanym na swoim celu, na swoich marzeniach, na tym, żeby zrealizować to, co się założyło przy tych przygotowaniach, o których mówiliśmy, czy już tutaj bezpośrednio przed startem, po weryfikacji pogody, samopoczucia. Bardzo ważne jest to, żeby tutaj już głową biec do tej mety, bo mięśnie na pewno dadzą radę. Nasz program dobiega do finiszu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy. Sebastian Wierzbicki i Sebastian Górny i zapraszamy za miesiąc. Partnerem programu jest Dober House.